Siema. Dzień dobry. Nagrywamy dzisiaj, jak robimy... Robimy stół do szklarni. Tak, właśnie. Bądźcie z nami. I potem przeniesiemy tu rozsady, jak skończymy dzisiaj. Ale najpierw musimy naprawić drzwi. Adrian, jaki był problem z drzwiami? Drzwi fruwają. Zademonstruj je. Widzicie, jak się rywają? To jak się chwyci, to one odlatują. I to jest taka szyna, w którą one muszą być zmontowane. O, cię teraz wieje. Jest moc. Myślę, że cię słychać, jak tak jest ten... Widać mnie? Widzisz mnie? Czekaj. Teraz. Krycha, jak ci poszedł dym z wkrętaczki, to ona, a teraz już zawsze śmierdzi? Spalenizną i działa normalnie, czy nie? Muszę wiedzieć, bo mi poszedł dym wczoraj. Jednak to nie działa. Podoba mi się BHP, że robisz to w japonkach. Czemu? Potem będzie, jak sobie utniesz palec, to będziemy wiedzieć. Potem mi z ubezpieczenia nie wypłacą. No i co? Pokaż, co tam już jest narobił. To jest siodełko. Tak, pal. W lat będzie palowy. Przykręcone i będzie... I znikłem, nie? Magia. Ale i mogłeś... wstanę i dalej nie. Mogłeś się zdjąć spodnie, jak jesteś taki cwany. Nie, bo one są luźne i weszły ze spodniami. No dobra, tak na poważnie to zrobiliśmy pierwszą część, jak widzicie. Tam noga, tu noga i jeszcze w środku będzie noga. Będzie noga, no. I będziemy zaraz robić drugą część. I teraz ten, uwaga, górny poziom ma być ładniejszy. To będzie największe wyzwanie tutaj. Największy problem. No. No, ale chyba jakoś to się uda. Możliwe. No dawaj. Tu trwają prace właśnie nad kolejną półką. Jeszcze musimy dociąć dwie deski, żeby wiecie, tu nie było tej dziury, nie? Bo jakby była, to przypał. I co? I będziemy ją przykręcać do tamtej, która jest już skończona. Zaraz wam ją pokażę. Proszę bardzo, tutaj już skończone. Pierwsza jest, tu to nie wiem co, pod spodem to chyba zrobię taką firankę jak u starych babci, żeby nie było widać tego syfu, jak będzie ktoś z domu patrzył. Nikt nie patrzy. No, także tak to wygląda, tam Adrian ułożył drewno, tutaj się nam grzeje woda. No dobra, idziemy dalej robić. Tam zachodzą procesy, myślę. Zostaw mnie. Tutaj już poskładaliśmy. Nie wiem, czy on tu tak krzywo stoi. Trzeba to tylko skręcić do kupy teraz. Procesy myślowe wciąż zachodzą. Chodź tutaj. Poglądamy okiem kamery na największą małpę tego świata. To lepiej byś tu przytrzymała. Ja cię nagrywam z ukrycia teraz. No już idę, poczekaj. Muszę tylko przestawić trochę dalej statyw, żeby nasi widzowie mogli nas oglądać w pełnej klasie. Wepchnąć się przed obiekty i podejść do ciebie. No kurwa, jedną ręką. Trochę krzywo. Jedną ręką jest można do sikania podtrzymać. Ja nie trzymam. Kurwa.
Podoba mi się, jak bardzo te deski są krzywe. Te bananki. Ale to gdzieś będzie coś takiego chyba. Może tak być. To co teraz? Teraz spróbuję dobrze kręcić. Ale? Ale może być różnie. Przykręciło się do niczego. Magia. Bo tam nic nie ma. To komplikuje sprawy bardzo. Wracamy po przerwie. Film był być może krótki, może mało treściwy, ale skończyliśmy. Już nie będziemy was męczyć tą szklarnią. Oprócz dorobienia kilku haczyków na jakieś tam sprzęty i może powieszenia światełek, to już jest koniec. Będziemy was nią męczyć, jak będziemy robić rozsady. Także to jest nasz widok z kuchni i z jadalni, który idealnie ukazuje to, że nie jesteśmy normalni, bo nam się tak podoba. I tutaj na dole jeszcze zrobię taką zasłonkę, ale dopiero jak będę miała pracownię, czyli kiedyś. Żeby nie było tam w ogóle widać. Tak, żeby tego nie było widać i jak pojesimy i taka będzie marszczona, wiesz, jak panie starsze mają. To mi się będzie podobać. Na pewno będzie ładnie pachnieć szczurem tam potem. No nic, także to wszystko. Dziękujemy za uwagę i do widzenia. Film podsumowujący, jak nie robić szklarni. Zrobicie inaczej, będziecie mieć dobrze. Ale nam też wyszło. Mnie się podoba. Bo my nie mamy gustu.